No cóż, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Wiedzieliśmy o tym, że Ruch po wcześniejszych meczach przyjedzie tutaj zgarnąć pełną pulę i tak to wyglądały te wydarzenia na boisku. Było widać, że Ruch zdecydowanie chce ten mecz wygrać i moim zdaniem zagrał naprawdę dobre spotkanie. Natomiast no, często tak to w piłce nożnej jest, że granie dobrego spotkania nie zawsze gwarantuje wynik. Myśmy się o tym też przekonali we wcześniejszych spotkaniach. Natomiast tutaj nie chcę do końca powiedzieć, że uśmiechnęło się do nas szczęście, bo myśmy zapracowali bardzo mocno na to szczęście, ale myślę, że no właśnie po raz pierwszy od dłuższego czasu to słoneczko zaświeciło dla GKS-u, bo chociażby przypominając sobie poprzedni mecz tutaj z Wisłą Puławy, tam tego szczęścia właśnie, uśmiechu losu zabrakło, a tutaj ono było. Ale też nie chcę, żeby ktoś odbierał to w ten sposób, że my mieliśmy tutaj szczęście. Owszem, mieliśmy, ale Ruch w kilku sytuacjach też miał szczęście, że nie stracił z nami bramki. Także no tutaj myślę, że gdzieś tam to się wszystko rozbija. To, że mecz wyglądał w ten sposób, że Ruch prowadził grę, no to było też od samego początku wiadomo. Ruch dysponuje naprawdę znakomitą kadrą i było widać, że jest moim zdaniem jednym z faworytów do awansu do pierwszej ligi. My wiedzieliśmy od samego początku, że żeby tutaj myśleć o trzech punktach, musimy wznieść się na wyżyny przede wszystkim zaangażowania i to było. I to jest ważne, bo chłopaki naprawdę zapracowali sobie na treningach na ten wynik dzisiejszy i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo naprawdę no zrobiliśmy wszystko, żeby te trzy punkty mieć i bardzo się z nich cieszymy, zwłaszcza w takiej sytuacji. Wiadomo, coś takiego buduje szatnie i ja jestem przekonany, że to wszystko zostanie z nami na okres zimowy i do pierwszego meczu na wiosnę przystąpimy pełni nadziei i pełni wiary, w której my tak naprawdę nie straciliśmy, w to, że utrzymamy się w tej lidze. Cóż, myślę, że tutaj trener już powiedział większość na temat meczu. Na pewno mecz w niełatwych warunkach pogodowych. Tutaj musieliśmy się do tego dostosować. Szczególnie w pierwszej połowie ta połowa myślę, że była w sumie kluczowa, bo udało nam się nie stracić bramki. Też myślę, że mieliśmy tam parę sytuacji, żeby zagrozić przeciwnikowi. Cóż, no, takie mecze budują. Tutaj naprawdę wielkie brawa i podziękowania dla chłopaków, tutaj szczególnie ja jako bramkarz dla linii obrony, bo naprawdę tutaj chłopaki bardzo, bardzo mi ułatwiają tą robotę, którą mam do wykonania. I cóż, i nie możemy się na tym zatrzymywać, patrzymy przed siebie, teraz przed nami zima, okres przygotowawczy. I później musimy dać siebie jeszcze więcej, gdyż na pewno rywale też tutaj nie odpuszczą i nie postawią swoje warunki, a my robimy swoje, patrzymy na siebie i jedziemy dalej. Zasłużył zdecydowanie. Trudne warunki, to co powiedziałeś, no i też pomarańczowa piłka, to myślę, że też jest jakiś taki niuans, który ma wpływ szczególnie na grę bramkarza. Ty sobie z tym poradziłeś świetnie, twój rywal miał kilka takich bardzo niepewnych wybić. Możesz coś więcej właśnie o tej grze tą kolorową piłką powiedzieć z perspektywy bramkarza? To znaczy, no myślę, że tutaj już od wielu lat jest tak przyjęte, że ta piłka w takich warunkach musi być pomarańczowa, żeby nie tylko dla bramkarza, tylko dla wszystkich zawodników była bardziej widoczna, jednak ułatwiać tą grę, nie utrudniać. Myślę, że też miałem swoich parę zagrań. Na pewno mówię, szczególnie w pierwszej połowie każde wybicie piłki no, było utrudnione, gdyż szczególnie w polu karnym no, ta murawa była jak lodowisko i tutaj skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby tylko gdzieś tam się nie wywrócić, nie podać tej piłki do przeciwnika. I cóż, no ale mówię, gdzieś to też troszkę szczęście się porazy uśmiechnęło do mnie. Tutaj bardzo się z tego cieszę, gdyż bramkarz też potrzebuje czasem trochę tego szczęścia. I cóż, no myślę, że jednak to my w tych warunkach, jak widać, poradziliśmy sobie lepiej i trzy punkty zostają w Bełchatowie. Mam wrażenie, że w ostatnim tygodniu mocno ćwiczyliście przesuwanie się w defensywie. Dzisiaj było to szczególnie w tych bocznych sektorach, Ruch próbował lewą stronę, chodziło o przerzucanie na prawo. Tam też opór nie do przejścia, znowu próbowali lewą i tak w kółko i tych sytuacji nie było jakoś tak dużo z tych bocznych sektorów szczególnie.
mimo wszystko gdzieś tam za każdym razem, kiedy Ruchowi udawało się przedrzeć, to było groźnie, bo te dośrodkowania były groźne, ale w większości też sobie z nimi radziliśmy. Ale owszem, rzeczywiście myśmy sporo pracowali na temat, jeśli chodzi o defensywę, ale to nie tylko w ostatnim tygodniu, ale tak naprawdę od samego początku, od momentu, kiedy tutaj przyszedłem, no, momentami gdzieś tam do znudzenia pewne rzeczy robiliśmy. I co ciekawe, nadal jeszcze nie do końca jestem z nich zadowolony, ze wszystkich, ale tak, myślę, że to widać, a skoro widać, no to znaczy, że widać też moją pracę i chyba o to przede wszystkim chodzi. No i też stare fragmenty gry, te ofensywne, już nie tylko bramki z bezpośrednich strzałów, ale w końcu po tych dośrodkowaniach można powiedzieć, że już tak złapaliście rynek. Znaczy, no mam taką nadzieję, bo stałe fragmenty gry w tej lidze znaczą bardzo dużo i tutaj zdawaliśmy sobie z tego sprawę i to też był jeden z elementów, na który kładliśmy nacisk. Cieszymy się, że tak naprawdę z trzech bramek, odkąd tu jestem, strzeliliśmy właśnie dwie ze stałych fragmentów gry, więc okazuje się, że gdzieś tam po raz kolejny ta robota nie idzie na marne i z tego się cieszymy. Natomiast no, mamy naprawdę jeszcze dużo pracy. Teraz zima, w której no, musimy też pomyśleć, no, nie ma co ukrywać, też o wzmocnieniach i patrzeć bardziej optymistycznie no, na przyszłość. Właśnie o te wzmocnienia i najbliższe plany, bo ten najbliższy tydzień to jest teraz trenowanie. Czy możemy spodziewać się także jakiś test? Tak, to znaczy do końca to nie jest tak roztrenowanie, bo my teraz w tym momencie będziemy we wtorek robili testy szybkościowe i siłowe, w środę robimy testy wytrzymałościowe i po tych testach część zawodników zostanie zwolniona do domu, żeby sobie odpoczęli na spokoju, bo no ciężki to był sezon dla nich na pewno i też trzeba to zrozumieć. Natomiast część chłopaków zostanie, plus ci zawodnicy, których będziemy chcieli sprawdzić. Na pewno pojawi się, myślę, że 6-7 nowych nazwisk i będziemy chcieli zagrać na koniec piątek test mecz. Szukamy drużyny, kierownik już się tym zajmuje i rano będziemy grali. No i po tym piątkowym test meczu już dostaną wolne. Natomiast ja oczywiście, no, zawodnicy mają wolne, ale ja czy dyrektor sportowy, no to dla nas ta robota się dopiero zaczyna i ja w przyszłym tygodniu już jadę na rozmowy. No, zobaczymy, jak one się potoczą. Miejmy nadzieję, że przynajmniej dwóch zawodników z tej grupy, którą sobie wytypowaliśmy, uda się przekonać. I kolejne pytanie. W pierwszych dwóch meczach pan trener nie przegrał, ale i nie wygrał. I co sobie pan pomyślał, jak Dejan Warnecki strzelił tą bramkę w ostatniej akcji meczu? Jakie myśli to przebiegały przez głowę pana trenera? No. Szczęście, zadowolenie, natomiast też nie można przesadzać z tym wszystkim, bo tak naprawdę no, to jest tylko jeden mecz i my jeszcze musielibyśmy z 10 takich wygrać, żeby mieć bezpieczny plac, więc na pewno będzie bardzo ciężka wiosna, no ale też trzeba sobie zdawać sprawę, jak ważne były to dla nas punkty, dlatego no, byliśmy zdecydowanie szczęśliwi, nadal jesteśmy i mamy ten, dzięki temu, że to był ostatni mecz, to mamy czas dłużej niż to zwykle bywa na to, żeby się pocieszyć tym zwycięstwem. No ja myślę, że to takie, myślę, że w pierwszej trójce moich takich najszczęśliwszych zdarzeń w karierze trenera, myślę, że to się może zdarzyć, bo pamiętam, w Igrach miałem coś takiego w Piaście Żmigród. No, i dalej, jakbym tak sobie grzebał, to chyba ciężko znaleźć gdzieś ten. Ale to wiadomo, że zawsze takie zwycięstwa, które no, w ostatniej akcji meczu zawsze budują zespół i no, dają największe szczęście nie tylko nam, ale też i kibicom przede wszystkim. I z tego się bardzo cieszymy, bo tak naprawdę ta końcówka no, to była szalona, bo najpierw był rzut rożny, po którym wydawało nam się, że możemy strzelić bramkę. Za chwilę kontra i dwa rzuty rożne, po którym Ruch był blisko strzelenia bramki. Tak? I z tego wszystkiego znowu piłka przechodzi jak ping-pong na drugą stronę i tym razem no jest decydujące uderzenie. I no, no cóż, no ciężko było opanować emocje każdemu, komu jest dobro GKS-u na sercu. I wiadomo, że mnie to też gdzieś tam sprawiło, że poczułem się szczęśliwy, ale tak jak powiedziałem, no, to szczęście jest fajne, ale ono będzie pełne wtedy, kiedy utrzymamy się w lidze. Gratulacje dla gospodarzy
przykro mi, że tak się stało. Dla mnie to taki kolejny mecz tutaj, który wydaje się, że nie mamy go prawa przegrać, a przegrywamy, bo pamiętam rok temu podobny mecz tutaj z Miedzią Legnica i też porażka 1-0. Dzisiaj 2-1. Dziękuję chłopcom za tą rundę, dziękuję za sezon. Nie chciałbym dzisiaj więcej na gorąco nic tutaj mówić. Na pewno dążyliśmy do zwycięstwa, chcieliśmy wygrać. Zostawiliśmy masę zdrowia na boisku. Niestety porażka. Wracamy bez punktów i to na pewno bardzo, bardzo nas boli.